jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby napisać testament małego Kamilka. Nie będzie torturowane tak, jak torturowany był mały Kamilek. Państwo musi reagować na pierwsze przejawy przemocy, a nie czekać na przemoc ostateczną. W sprawie śmierci Kamilka, pani poseł, to wy macie krew na rękach, bo nie dopuszczacie do przywrócenia kary śmierci w Polsce. Natomiast ja w innej sprawie, bo rząd najpierw wygenerował problem w polskim rolnictwie, a teraz zapowiada, że będzie ratował polskie rolnictwo 10 miliardami złotych z pieniędzy podatników. Zrobiliście z rolników, którzy bez waszych szkodliwych działań sami doskonale poradziliby sobie sami. Zrobiliście z nich żebraków, którym łaskawie ofiarujecie teraz jałmużnę. Tymczasem polscy rolnicy nie są żebrakami, a wy nie jesteście łaskawcami, bo jedyne pieniądze, które macie, to te zagrabione Polakom w podatkach. To doskonała ilustracja powiedzenia, że socjalizm bohatersko walczy z problemami, które nie istnieją w normalnym ustroju. Dlatego domagamy się powołania komisji śledczej w sprawie afery dotyczącej rolnictwa. Już zgłosiliśmy odpowiedni projekt ustawy, a wy boicie się nawet go poddać pod głosowanie. Dość oszukiwania rolników, dość oszukiwania polskich konsumentów. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.